Poprzednie BMW X2 było lekko podniesionym i napompowanym hatchbackiem, niby pozycjonowanym nad X1, a jednak o 8 cm od niego krótszym. W nowej generacji X2 całkowicie zmieniło styl i format. Stało się taką miniaturą X6, a od bratniego X1 jest teraz dłuższe, o 5,5 cm. Z kolei w porównaniu z poprzednikiem nadwozie urosło aż o 19 cm, przy czym rozstaw osi zwiększył się tylko o 2 cm. Ciekaw jestem, czy w ogóle potraficie w pamięci przywołać wygląd X2. Osobiście uważam, że to było bardzo udane auto i dowód, że BMW zna się też na przednim napędzie. Ale najwyraźniej brakowało mu wyrazistości większych SUV-ów coupé od BMW, które sprzedają się świetnie. Mimo że X2 nie sprzedawało się źle i w ciągu 5 lat trafiło do prawie 400 tysięcy klientów, BMW podjęło radykalne kroki wobec tego modelu. X2 jest zapatrzona w swoich większych braci w stylu coupé i w detalach też widać, że nosi się dużo bardziej awangardowo niż bratnia X1. Zobaczcie na te potężne nerki, ewidentnie wzorowane na takich modelach jak X5M czy XM. Ramka tego grilla jest podświetlana. W nocy widać to jeszcze wyraźniej i świeci się to także podczas jazdy, ale jeśli ktoś tego nie lubi, może to wyłączyć albo w ogóle tego nie zamawiać. Jest to opcja. Zwracam też uwagę na przetłoczenie maski w tym miejscu, które w tej formie w X1 w ogóle nie występuje. W przypadku tego egzemplarza mamy do czynienia z pakietem sportowym M Pro. Jak sobie porównacie X1 z tym samym pakietem, to zwrócicie uwagę, że kształt tych wlotów powietrza, w ogóle tego zderzaka, jest kompletnie inny. Także widać, że BMW postawiło na znaczące zróżnicowanie wyglądu X1 i X2, dużo większe niż konkurencyjne Audi w przypadku duetu Q3 i Q3 Sportback. Z tyłu X2 nie tylko diametralnie różni się od X1, ale w ogóle od wszystkiego, co do tej pory widzieliśmy w BMW. Jak już słusznie zauważył Mateusz w prezentacji X2, styliści niebezpiecznie zbliżyli się do Volkswagena Tiroka Cabrio, ale to rzadki widok na naszych ulicach, więc nie ma dramy. Poprzednia generacja miała znaczek BMW w tym miejscu. Teraz tego charakterystycznego elementu brakuje. Obawiam się jednak, że więcej kontrowersji może wywoływać ten spoiler, który jest seryjny w każdej wersji X2. Przez kontrastowe lakierowanie wygląda, jakby miał się wysuwać, ale on jest tutaj zamocowany na stałe. W tym miejscu BMW umieściło kamerę cofania, mimo tego, że znaczek służy teraz za klamkę bagażnika. Szkoda, że BMW nie poszło tutaj w ślady Mercedesa czy Volkswagena, które umieszczają kamerę pod znaczkiem, chroniąc ją przed brudem. Za to mamy teraz spryskiwacz kamery, którego brakowało w poprzedniku. Tym razem jednak BMW poskąpiło tylnej wycieraczki, zakładając, że szyba przy takim układzie będzie się oczyszczała sama. Deska rozdzielcza w zasadzie odpowiada tej z X1. Różnice tkwią tak naprawdę w dekorach i obiciach. Jakościowo nie ma się tu do czego przyczepić, przynajmniej jeśli mówimy o opcjonalnej desce rozdzielczej Luxury. Kierowcy przesiadający się do nowego X2 z poprzednika będą musieli przełknąć rewolucję w koncepcji obsługi, jaka zaszła w BMW w ostatnich latach. Kompaktowe modele już nie mają pokrętła iDrive, teraz cała obsługa jest skupiona tutaj na ekranie. Nie ma też już na przykład fizycznego panelu klimatyzacji, do tego służy ten pasek na dole, ewentualnie wyświetlane tutaj menu. No i to powoduje, że niestety często skupia się uwagę na ekranie zamiast na tym, co się dzieje przed nami. Bo generalnie koncepcja tego systemu jest oparta na tym, że wiele funkcji daje się obsługiwać głosowo przy pomocy tego inteligentnego asystenta, ale niestety nadal nie jest dostępny język polski w tym systemie. Dopiero zostanie to udostępnione w lipcu tego roku, także na razie można korzystać z tego w języku angielskim, niemieckim, jakichś innych, ale wówczas przestawia się cały system na ten język. Próbowałem to przed chwilą zrobić, no to zaczął mi się ściągać ten język i nawet nie jestem w stanie w tym momencie tego zademonstrować w językach innych niż polski. Ale to, co mi się podoba w systemie multimedialnym, tutaj w wersji z systemem operacyjnym OS 9, no to jest to, że generalnie ten interfejs idzie w dobrym kierunku. To wszystko staje się bardziej przejrzyste, łatwiejsze do przyswojenia, mimo tego, że nadal jak się wejdzie w główne menu, to tych ikon jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Trudno się w tym połapać. Ale
Można to sobie personalizować, można sobie układać jak się chce, można też tworzyć skróty w momencie, jak się ściągnie ekran tak tutaj z góry. Zapisałem sobie takie rzeczy, z których zdarza mi się najczęściej korzystać i to są generalnie te funkcje, które kiedyś przypisywało się tym przyciskom, które były na panelu radia. No i z czego tutaj można skorzystać? Jest na przykład rejestrator jazdy, który korzysta z kamer parkowania. W momencie, jak podczas jazdy wstąpi jakaś sytuacja, nie wiem, może nawet dojdzie do kolizji, możemy w ten sposób wyzwolić nagrywanie. Jest też oczywiście wgrana aplikacja Spotify, która mi bardzo dobrze działała do momentu, kiedy nie zrobiłem aktualizacji systemu i wtedy przestała działać z jakiegoś powodu, więc teraz niestety jej nie zademonstruję. No z jednej strony BMW mówi, no system jest otwarty, aktualizuje się, dzięki czemu będzie stawał się coraz lepszy, a tutaj nastąpiła dokładna odwrotność. Fajnie, że ta aplikacja jest, można sobie bezpośrednio mieć dostęp do swojej muzyki z tego poziomu, nie trzeba parować telefonu. Jest też kamera umieszczona tutaj w podsufitce, która służy do robienia zdjęć, ewentualnie krótkich nagrań, przy czym no, jakość tego obrazu pozostawia trochę do życzenia. Nie tylko jeśli chodzi o to, że po prostu jest taki bardzo rozciągnięty obraz, po prostu od auta klasy premium można wymagać trochę więcej. Natomiast zarówno ten obraz z tej kamery, jak i z tych kamer parkowania można też podejrzeć zdalnie przez aplikację w telefonie, sprawdzić co się dzieje w samochodzie i dookoła niego. Ekran świetnie reaguje na dotyk, ma świetną grafikę, to trzeba rzeczywiście docenić. Jest to jeden z najwyższych poziomów, jakie w tej chwili można znaleźć w samochodach. No i jak też w innych autach, na przykład w Tesli, BMW dodało możliwość grania w gry tutaj na ekranie. Ja jestem trochę dziadersem, a nie gamerem, więc no, jakoś tak nie potrafię się tym za bardzo zachwycać, no ale spróbujmy. Tutaj przy pomocy QR kodu mogę sparować swój telefon z systemem, a to po to, żeby mój telefon pełnił funkcję no po prostu kontrolera tego systemu. No i ja się zastanawiam, jaką to ma przewagę względem po prostu grania na telefonie, gdzie można mieć jeszcze więcej gier, a nie tylko te, które są dostępne w tym Air Console. No polega to na tym, że możecie tutaj grać też z pasażerami i każdy wtedy może sparować sobie swojego smartfona i możecie między sobą tutaj rozgrywać, czy to właśnie wyścigi, czy jakieś inne atrakcje. Ale z drugiej strony zastanawiam się nad inną rzeczą. W samochodzie spalinowym, kiedy miałaby być sytuacja, kiedy sobie tutaj siedzę i gram z innymi pasażerami? No bo jeszcze w samochodzie elektrycznym, jak akurat stoicie przy ładowarce, może ma to jakiś sens. Ale w aucie spalinowym przecież na dłuższą metę musiałbym mieć tutaj włączony silnik, żeby nie rozładować akumulatora. Sensowność tego wszystkiego... Dobra, koniec. Sensowność tego wszystkiego jest dla mnie trochę zagadkowa, ale może po prostu już jestem mentalnie za stary na to. Zaskoczę Was. Mimo sylwetki w stylu coupé, nie brakuje w X2 z tyłu miejsca nad głową. Jak tak siedzę, to spokojnie mam tutaj dwa palce przestrzeni, mam 1,83 m wzrostu. Natomiast bardziej czuję ten łuk dachowy tutaj z boku. Rzeczywiście to przebiega bardzo blisko głowy. Co ważne, tej przestrzeni nad głową nie osiągnięto przez obniżanie siedziska względem podłogi. Ta odległość między siedziskiem a podłogą zapewnia mi tutaj wygodną pozycję, chociaż niekoniecznie musi to dotyczyć elektrycznej wersji iX2, gdzie bateria zajmuje miejsce na stopy. Tutaj miejsca na stopy mam dużo, na kolana mam wystarczająco, aczkolwiek jak na to, że ten samochód jest o 19 cm dłuższy od swojego poprzednika, to spodziewałem się, że tutaj będzie bardziej przestronnie. No, jak chcę, to mogę usiąść tak, ale nie jest to specjalnie wygodne i mam wrażenie, że jest tu nawet na nogi odrobinę ciaśniej niż w Countrymanie, którego Wam ostatnio pokazywałem. Ale tak, mamy podłokietnik. Mogę odłożyć moją butelkę kieszeni w drzwiach, jak i tutaj w tych uchwytach na kubki. Jeśli chodzi o oparcie, to ono teoretycznie jest regulowane. Ale zobaczcie, tylko do takiej pozycji cargo. Tak nikt nie będzie siedział, natomiast od tej pozycji do tej dopiero tutaj się blokuje i mogę jeszcze tak trochę odchylić. Czyli teoretycznie te oparcia są regulowane,
ale w takim mało jakby przydatnym wymiarze. No, poza tym mamy oczywiście nawiewy, tutaj centralne, sterowane, dwa złącza USB i taką półkę, która jest chyba dość bezużyteczna, bo cokolwiek tam odłożymy, to bardzo łatwo stamtąd wypadnie. Mimo sportowego charakteru X2 nie ma mowy o kompromisach w zakresie praktyczności. Udało się. Można gestem też otwierać klapę albo korzystać tutaj ze znaczka BMW. 515 litrów pojemności, czyli o 15 litrów więcej niż oferuje na przykład X1. Po złożeniu foteli, do czego muszę niestety przejść w to miejsce i osobno składać każde z oparć, bowiem nie ma tutaj dźwigni, która pozwalałaby to wygodniej zrobić. Po złożeniu powstaje przestrzeń 1400 litrów i tutaj już X2 traci do X1 145 litrów pojemności. Pod podłogą jest schowek, ale nie sięga on całkowicie tam aż do foteli, bowiem tutaj w tej tylnej części znajduje się bateria układu miękkiej hybrydy. W wersjach silnikowych bez miękkiej hybrydy ten schowek jest o 45 litrów większy. Co ciekawe, elektryczna wersja X2, czyli iX2, mieści 525 litrów, czyli de facto więcej niż ta spalinowa z miękką hybrydą, czyli bateria elektrycznego auta w tym przypadku nie zabiera nam przestrzeni w bagażniku. Co się do bagażnika nie zmieści, można wziąć na hak. Proszę bardzo, taka przyjemność kosztuje 4,5 tysiąca złotych. W tej wersji można pociągnąć przyczepę o masie 1800 kg, natomiast gdyby to był diesel z napędem obu osi, wówczas można pociągnąć nawet 2 tony. Za oznaczeniem S-Drive 20i kryje się trzycylindrowy silnik 1.5 wspierany turbosprężarką i elektrycznym rozrusznikiem generatorem. Sama jednostka spalinowa osiąga moc 156 koni mechanicznych, a ten mały elektryk do tego dokłada 20 koni mechanicznych, przy czym według matematyki BMW mamy tutaj łączną moc 170 koni mechanicznych. I oczywiście jest to miękka hybryda. Muszę przyznać, że jak na tak mały silnik, to tutaj jest całkiem dużo wigoru z niskich obrotów. Już przy 1500 obrotów silnik osiąga maksymalny moment obrotowy 240 Nm, a poza tym jeszcze silnik elektryczny ma swoje 55 Nm. I rzeczywiście przy ruszaniu daje się to bardzo przyjemnie odczuć. Nie ma tutaj jakiegoś ociągania. Jak na podstawowy silnik, całkiem niezły jest też czas przyspieszenia od 0 do 100 na godzinę. To jest 8,3 sekundy. I właściwie póki jeździ się relatywnie spokojnie, to nawet nie słychać, żeby pod maską pracowały tylko trzy cylindry. To jest dopiero ta sytuacja, w której no, się dociśnie pedał przyspieszenia. Oj, widzicie, teraz pod obciążeniem, jak jest więcej niż 4000 obrotów, wtedy słychać ten taki wyraźny terkot trzech cylindrów. No i oczywiście jak się uruchamia silnik, z zewnątrz też słychać, że tutaj pod maską pracują trzy cylindry. Tego nie daje się ukryć. Ale poza tym naprawdę nie czuć żadnych wibracji od tego silnika. Jest on dosyć dobrze wyciszony. W ogóle kabina jest świetnie wyciszona. W tym egzemplarzu mamy szyby akustyczne, więc panuje tutaj no, cisza zadziwiająco wysoka jak na crossovera kompaktowego. We wszystkich spalinowych wersjach X2 standardem jest 7-stopniowa skrzynia automatyczna dwusprzęgłowa. W poprzedniku w niektórych wersjach występował jeszcze 8-stopniowy automat, taki klasyczny, hydrokinetyczny. Teraz już BMW z tego zrezygnowało. Natomiast muszę powiedzieć, że tutaj skrzynia i silnik całkiem sprawnie się dogadują, nie ma jakichś wielkich zawahań. Poza tym, jeżeli chce się nagle na przykład wyprzedzić jakiś samochód, są łopatki, zawsze można przytrzymać tą funkcję boost, wówczas tutaj na ekranie wyświetla się takie odliczanie i można wykonać ten manewr trochę sprawniej. Skrzynia redukuje wtedy na najniższy możliwy bieg. Poza tym w każdej chwili też można sobie przełączyć skrzynię w tryb sportowy, tutaj tym przełącznikiem. No i oczywiście poza tym jest też tryb sportowy. Przy czym z tymi trybami jazdy w BMW jest teraz tak, że tak, najpierw muszę tutaj odnaleźć ten przycisk My Modes, potem przejść w ten sposób w tryb sport. Teraz zostaje na głównym ekranie jakby takie inne tło, którego ja nie chcę, chcę być, więc muszę znowu sobie wrócić do widoku domowego. No i to jest słabe, bo w poprzedniku był taki fajny przełącznik góra-dół do trybów jazdy,
Raz BMW z tego zrezygnowało, ja tego kompletnie nie rozumiem, bo przez to dużo dłużej zajmuje przełączanie między poszczególnymi trybami jazdy. Jak się tak mocniej wciśnie gaz, to wtedy czasami można wyczuć na kierownicy, że cały napęd trafia tutaj na przednie koła. Oczywiście poprzednie X2 też bazowało na przednionapędowej platformie, natomiast mam wrażenie, że tam było to jednak trochę mniej odczuwalne. No z drugiej strony, to, że ja czuję na kierownicy, że te koła lekko sobie tam poszarpują, to też świadczy jakby o transparentności samego układu kierowniczego. Jeśli chodzi o prowadzenie, no to tutaj swoje wrażenia muszę wziąć trochę w nawias, bo tak, mamy prawie połowę kwietnia, a ja ten samochód dostałem do testu na oponach zimowych. Aktualnie jest 16 stopni, czasami nawet prawie 20, więc no ta opona przy takich temperaturach już nie pracuje optymalnie. Zaczyna ten samochód delikatnie pływać. Ale generalnie naprawdę ciężko mieć zastrzeżenia do układu kierowniczego. BMW po raz kolejny udowadnia, że potrafi robić samochody nie tylko tylnonapędowe, ale też przyjemnie prowadzące się przednionapędowe. Oczywiście, jeżeli jest się zagorzałym miłośnikiem BMW, uznaje się tylko ten tylny napęd i nie uznaje się żadnych wpływów napędu na kierownicy, no to nie, to nie jest ten samochód dla Was. Trzycylindrowy silnik, mimo niewielkiej pojemności i miękkohybrydowego wsparcia, bywa spragniony. Średnia z kilkudniowej jazdy po mieście i bliskich okolicach zaowocowała wynikiem 8,9 litra na 100 km. Przy bardzo spokojnym ruchu udało mi się wieczorem pod miastem odnotować wynik 6,6 litra, ale w porannych korkach zużycie potrafiło dojść do 12 litrów na 100 km. Na autostradzie X2 pali 8,2 litra na 100 km, na ekspresówce 6,7, a na drodze krajowej udało mi się zanotować nawet 5,4 litra na 100 km. Tymczasem BMW obiecuje dla tej konfiguracji średnio 6,5 litra na 100 km według WLTP. Oczywiście, to auto potrafi dać frajdę z jazdy. Zestrojenie zawieszenia jest generalnie dosyć sztywne, chociaż komfort jest zupełnie wystarczający moim zdaniem. Niestety nie ma tutaj już możliwości regulowania sztywności tłumienia, nierówności, ustawiania twardości amortyzatorów. One owszem są adaptacyjne, ale działa to w taki sposób zależny od częstotliwości drgań. Czyli w momencie, kiedy przejeżdżacie przez jakieś pęknięcia jezdni, łaty, wtedy koło wpada w drgania. Może być tak, że odczujecie tą amortyzację jako taką bardziej gładką. Natomiast jeżeli to koło wpadnie tylko w jedną dziurę, no to wtedy ta sztywność jest bardziej odczuwalna. W dodatku tutaj mamy 20-calowe koła, opony w rozmiarze 245x40. W związku z tym też nie ma tutaj dużo tego profilu opony, który by dodatkowo coś amortyzował. Komfort mimo wszystko uważam, że jest zupełnie wystarczający. Jednak jeśli cenicie sobie jakieś takie bardziej komfortowe zestrojenie, może niekoniecznie wybierajcie zawieszenie z pakietu M i też tak dużych kół. To, co sobie też bardzo cenię w BMW, to jest możliwość precyzyjnego dostosowywania charakterystyki działania asystentów po prostu do temperamentu danego kierowcy. Jeżeli chce się być, powiedzmy tak, bardziej zapobiegawczo zaopiekowanym, albo też sobie zostawiać trochę większy margines na ewentualne szaleństwa. Kolejna rzecz, to jest system ISA, czyli ostrzegania o przekroczeniu ograniczenia prędkości. Bardzo łatwo się go wyłącza, wystarczy po prostu dłużej przycisnąć przycisk SET. To jest system, który z racji przepisów w tej chwili musi się uruchamiać przy każdym włączeniu silnika, co potrafi być trochę irytujące. W związku z czym taka funkcja takiej łatwej deaktywacji, fajnie, że ktoś o tym pomyślał. Ceny BMW X2 zaczynają się od 195 tysięcy złotych. To niemal 50 tysięcy złotych więcej niż kosztował poprzednik. W porównaniu do X1 z tym samym silnikiem różnica wynosi 6 tysięcy złotych. Tyle się płaci za styl, bowiem X2 nie występuje ze słabszym silnikiem 18i, którego można mieć w X1. Testowy egzemplarz był skonfigurowany za, uwaga, 292 400 zł, czyli miał blisko 100 000 zł w opcjach. Przypomnę, mówimy tu o podstawowej wersji silnikowej tego modelu.
X2 oczywiście potrafi całkowicie samodzielnie parkować, ale poza tym cenię go też za ten bardzo wyraźny obraz z kamer 360 stopni. Czasami są takie sytuacje, kiedy chce się mieć bardzo dokładny podgląd, gdzie się gdzieś zawraca, jest ciasno i tutaj rzeczywiście dzięki tym kamerom ma się znacznie wyższą pewność manewrowania. Jest jeszcze funkcja asystenta cofania, która pojawiła się już kilka lat temu, chyba najpierw w X5, teraz jest dostępna też w X2, czyli dajmy na to, że wjeżdżacie sobie w jakąś uliczkę czy drogę, gdzie nie macie możliwości zawrotki, jest ciasno i generalnie nie czujecie się zbyt pewnie. Co możecie zrobić? Wybieracie bieg wsteczny, uruchamiacie asystenta cofania i w tym momencie musicie tylko naciskać gaz i hamulec. Natomiast samochód, właściwie elektronika, będzie sama operować kierownicą na tym samym szlaku, można powiedzieć, który pokonaliście jadąc do przodu. Czyli nie trzeba się przejmować w tym momencie już manewrowaniem, jest się odpowiedzialnym tylko za gaz i hamulec. Czasem może się przydać. W każdej chwili oczywiście mogę przerwać tego asystenta, wystarczy, że skręcę kierownicą i w tym momencie już ja jestem odpowiedzialny. Jest to też sygnalizowane tutaj kolorem tych LEDów na kierownicach. Jak jest zielony, to znaczy, że system przejął kontrolę. Jeżeli jest czerwony, to znaczy, że kierowca ma znowu przejąć kontrolę. Z BMW X2 jest trochę jak z taką postacią serialową, która powiedzmy w pierwszym sezonie była grana przez aktora, który nie rzucał się szczególnie w oczy, gdzieś tam też nie pojawiał się tak często, natomiast w drugim sezonie pojawia się nowy aktor, który tej postaci nadaje więcej wyrazistości i takiej ekspresji. Osobiście mówiąc, ja jeszcze próbuję się przekonać do tego nowego designu, natomiast obiektywnie muszę powiedzieć, że no fajnie, że BMW udało się połączyć taki awangardowy styl z całkiem nadal dobrą praktycznością. Podstawowa wersja silnikowa 20i S-Drive, no na pewno zaspokoi potrzeby osób spokojnie jeżdżących. Natomiast jeżeli ktoś oczekuje nieco więcej emocji za kierownicą i może nie chce silnika trzycylindrowego, to BMW na razie nie daje zbyt dużego wyboru, bo tak, wśród silników benzynowych musiałby przeskoczyć na topową wersję M35i, która ma aż 300 koni. Ma jeszcze do wyboru dwa diesle i dwie wersje elektryczne. To, co mnie dziwi, to to, że BMW nie oferuje tutaj wersji 23i, która występuje w X1, i to jest dwulitrowa, czterocylindrowa benzyna. Konkurencyjne Audi daje znacznie większy wybór w Q3 Sportback i mam nadzieję, że BMW też się do tego przekona.